Bieżący tydzień jest przełomowy dla rynku akcji Stanów Zjednoczonych. Po prawie dwuletniej konsolidacji doszło do przełamania historycznych szczytów na indeksie 500 największych amerykańskich spółek. Wzrosty nie ominęły również polskiego parkietu, gdzie wczorajszego dnia WIG20 zyskiwał 2%, a dzisiaj jest na 1% plusie. Wzrosty możemy zawdzięczać Banku Japonii, który wprowadził dodatkową stymulację rynku, który zapowiedział dodatkową stymulację rynku. Działanie również zapowiedział Bank Anglii, gdzie na czwartkowym posiedzeniu ma dokonać obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Rynek na podstawie kontraktów terminowych wycenia takie prawdopodobieństwo już na 80%. Jednakże negatywną wiadomością jest to, że zyski spółek amerykańskich mają spaść o 5% i będzie to już piąty kwartał spadkowy z rzędu.